Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Patryk, jestem fizjoterapeutą i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak samodzielnie możecie popracować nad swoją szyją i karkiem. Być może dzięki temu pozbędziecie się bólu głowy, napięciowego, który jest związany z rzutowaniem z szyi bądź karku. Zmniejszycie sobie napięcie w tym obszarze, co niezwykle może Wam ułatwić funkcjonowanie w ciągu dnia. Niektórzy mówią, że po tego typu rozruchu czują, że ich szyja jest 10 kg lżejsza, więc takie odczucia możecie mieć. Plus do tego poprawicie sobie zakres ruchu, co pozwoli Wam lepiej funkcjonować na co dzień. Więc ta głowa będzie miała fajniejszy zakres ruchu. Jak to zrobić? Sprawdźmy sobie, czy macie to ograniczenie ruchu, czy nie macie tego ograniczenia ruchu. Natomiast jakby się zdarzyło tak, że macie bardzo fajną ruchomość szyi i głowy, i dalej czujecie jakieś dysfunkcje związane właśnie z napięciem ciągłym, które się utrzymuje, z bólem głowy, to jest też szansa, że problem jest gdzieś indziej, więc musicie pokombinować trochę w inny sposób. Być może to jest klatka piersiowa i odsyłam Was do filmu z klatką piersiową. To też może być fajne przygotowanie do wyjścia później właśnie z terapią, z autoterapią odcinka szyjnego. Sprawdźmy sobie zatem zakres ruchu. Zacznijmy od zgięcia. Zgięcie wykonujemy bardzo powoli, precyzyjnie. Postarajcie się powolutku przybliżyć brodę do mostka. Nie powinno to być dla Was trudne. Jeżeli pojawi się jakieś delikatne napięcie gdzieś tam z tyłu szyi, które będzie Wam ograniczało ten ruch, no to jest to wskazanie do tego, że ta terapia będzie Wam potrzebna. Sprawdźmy sobie wyprost, czyli idziemy powolutku do góry. Do momentu, aż wasza twarz będzie równolegle względem sufitu. Idźmy sobie do boku. Czyli zbliżamy ucho do barku. Powinniście zatrzymać się w połowie drogi mniej więcej. O, tu jest idealnie. Idźmy sobie w stronę przeciwną. No i tu widzicie, że tego ruchu jest troszeczkę mniej. Porównajcie sobie tą stronę. Tu jest ograniczenie ruchu. Z tą stroną. I tu tego ograniczenia nie ma. Idźmy sobie do rotacji. Czyli odkręcacie się i broda powinna być na wysokości barku. I strona przeciwna. I tutaj też czuję niewielkie ograniczenie. Czyli w moim przypadku fajnie bym poprawił sobie elastyczność mięśni po stronie prawej, co w efekcie pomoże mi wykonać fajniejszy ruch w zgięcia lewą stronę i rotacji w lewą stronę. Ale zacznijmy po kolei. Rozpracujmy sobie przód. Dużo osób ma z tym przodem problem. Jak to będzie wyglądało? Będziemy posługiwać się technikami tak zwanymi fachowo rozluźniania mięśnia łopowięziowego. Możecie pokozaczyć przy znajomych, jak to się nazywa. I teraz tak, chwytacie się za mostek jedną ręką, druga ręka także na mostek. Można powiedzieć, że wtapiacie się głęboko w tkanki, pociągacie je do dołu, przy jednoczesnym zgięciu głowy, ręce do dołu, głowa do góry. Wykonując ćwiczenie, spokojnie sobie oddychacie, nie śpieszycie się, pozwalacie się tkankom rozluźnić. Powinno to trwać minimum minutę, optymalnie 2 minuty, maksymalnie około 3 minut. Natomiast są to takie orientacyjne czasy. Fajnie, jakby się po prostu czuli, że te tkanki się rozluźniają, a wasz zakres ruchu jest coraz większy. Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej się zrelaksować, zamknijcie oczy i tak mówiłem wcześniej, spokojnie oddychajcie, nigdzie się nie śpieszcie. Kolejną rzeczą, którą zrobimy, jest rozluźnienie tkanek po stronie prawej, więc moja ręka swobodnie sobie wisi, głową idę do skłonu bocznego w lewo, chwytam sobie ręką za kość skroniową tuż nad uchem i teraz tak, rękę ciągnę do dołu, a głowę w stronę przeciwną. I się okazuje, że rozciągam tkanki pomiędzy łopatką a kręgosłupem i obojczykiem a kręgosłupem. Szyjnym oczywiście. Możecie też sprawdzić także, czy gorzej jest z boku i z tyłu, wtedy głową delikatnie idziecie do przodu. Dla osób, które chcą wiedzieć, czym pracują, jest to praca z mięśniem, dźwigaczem łopatki. Jak będziecie chcieli sprawdzić, to możecie iść także do wyprostu i do boku. I wtedy jest praca z mięśniami, choćby pochyłymi.
Okej. Dla osób, którym na przykład drętwieją ręce, to może być bardzo pomocne ćwiczenie dla tych osób, dlatego że mięśnie pochwy mają na to bardzo duży wpływ. Zrobimy sobie teraz tył. Oczywiście fajnie byłoby powtórzyć sobie, jeżeli macie duże ograniczenie, to zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. Został nam tył. Moglibyśmy teoretycznie zrobić tak samo jak wcześniej, czyli pójść do zgięcia. Czulibyśmy wtedy, że coś tam się rozciąga z tyłu, ale dorzućmy sobie do tego jeszcze pracę swoimi rękoma. A dlatego, że będziecie mogli wybrać ten luz tkankowy i sobie rozmasować to w bardzo fajny sposób, wykonując jednocześnie ruch. Jak to zrobić? Oczywiście, żebyście dobrze to widzieli, to się poświęcę. Nie wiem po raz który już na tym kanale, jestem z gołkatą. I teraz tak. Ręce będą mniej więcej na wysokości łopatek, dlatego że może być tak, że to ograniczenie ruchu zgięcia będzie wynikało nie tylko z problemu odcinka szyjnego, ale także górnego odcinka piersiowego. Więc ręce na wysokości łopatek chwytacie, te tkanki pociągacie do góry, jednocześnie wykonujecie zgięcie, wędrując brodą do mostka, a rękoma ciągniecie do góry. OK, powtarzamy, oczy zamknięte, relaks, spokojnie oddychamy. I możecie tym ruchem wjechać aż na potylicę, nie ma żadnego problemu z tym, możecie naprawdę pociągnąć ten ruch konkretnie. No, tak to wygląda. To by było na tyle. Także odzyskaliśmy naszymi ćwiczeniami ruch wyprostu, ruch zgięcia, ruch skłonu bocznego, co w efekcie też nam poprawi ruch rotacji. Sprawdźcie sobie, jak wygląda wasz zakres ruchu w lustrze, niech ktoś wam pomoże. Następnie wykonacie sobie to ćwiczenie. Maksymalnie 3 minuty na każdą stronę, czy będziecie mieli 3 minutki, 3 minutki, 3 minutki, 3 minutki. Daje to 12 minut bardzo fajnej pracy z szyją. I efekty prawdopodobnie zobaczycie od razu. Jeżeli zobaczycie te efekty, to idźcie w tym kierunku i poświęćcie na tą szyję około 10-12 minut każdego dnia, spokojnie opracowując te obszary i zobaczycie, jak dużo poprawi się właśnie w ruchomości waszej szyi, zmniejszycie napięcie w tym obszarze i być może zlikwidujecie napięciowy ból głowy. Natomiast następnym filmem z tej serii będzie materiał o napięciowych bólach głowy. Także jeżeli jeszcze nie zasubskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz, zostaw lajka i koniecznie w komentarzu daj informację, czy pracując w ten sposób poprawiłeś swoją sytuację z szyją. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale.